Mieszkańcy osiedla Jana w Bochni, mieszczącego się w samym centrum miasta, mają nowy parking. Prosili o niego od 30 lat. Teraz mogą bez problemu zostawić swój samochód. W ramach prac wymieniono także starą kanalizację. Dzięki temu bloki mieszkalne nie będą już zalewane. W którymś momencie mieliśmy problem z osuwającą się ziemią, ale to wszystko rzeczywiście zostało zabezpieczone. Wybudowaliśmy dodatkowo mur oporowy, który chroni przed osuwaniem się ziemi. No, myślę, że miejsce jest dogodne, jest dobrze skomunikowane i każdy z osiedla jest w stanie tam dojechać, zostawić samochód w oświetlonym, zmonitorowanym terenie. Gdy budowano osiedle Jana w Bochni, nikt nie przypuszczał, że samochód będzie luksusem. Teraz, gdy jedna rodzina ma nawet kilka aut, mieszkańcy mieli olbrzymi problem z zaparkowaniem samochodu. Jeśli chodzi o parking, no to wybudowany został w miejscu, które to było jedyne miejsce do zagospodarowania. Udało się zachować to, co było związane z tym miejscem, a więc miejsce do jakiegoś małego wypoczynku, do zabaw dzieci, do zjeżdżania na sankach. To wszystko zostało zachowane. Powstał parking na wzgórzu. Ponad 190 miejsc parkingowych. Wydaje mi się, że to rozwiąże przynajmniej na najbliższe parę lat problemy związane z parkowaniem samochodów. A poniżej jeszcze wykonaliśmy tam boisko wielofunkcyjne o bezpiecznej nawierzchni. Budowa parkingu kosztowała 1 800 000 zł.